Prezentacja budynku Gminnego Klubu Seniora w Jugowie w gminie Nowa Ruda robi wrażenie. Jest to miejsce, na które mieszkańcy bardzo czekali i choć pandemia na razie uniemożliwia spotkania w dużym gronie, to można być pewnym, że już niedługo to miejsce zacznie tętnić życiem. Miejsce, które docelowo jako klub seniora służy seniorom, służy również wszystkim mieszkańcom gminy Nowa Ruda, wszystkim grupom społecznym, stowarzyszeniom, które będą mogły tutaj wraz z seniorami spotkać się, zorganizować im jakieś zajęcia, będą mogły wspólnie przygotować święta, uroczystość. Mam nadzieję, że najbliższe Boże Narodzenie czy okres wigilijny będziemy mogli już przygotować na przykład wigilię dla seniorów, ponieważ mamy pięknie wyposażoną kuchnię, mamy bardzo zdolne, utalentowane kulinarnie nasze gospodynie z kół gospodyń wiejskich i tutaj w ten sposób każdy będzie mógł pokazać swoje umiejętności, będzie mógł przyjść, spotkać się, zapomnieć gdzieś o tym swoim, że tak powiem, w wieku senioralnym, bo w gminie Nowa Ruda na ponad 10 tysięcy mieszkańców mamy ponad 3200 ludzi, czyli seniorów w wieku 60+. Ten projekt najpierw oczywiście powstawał w takiej fazie od pomysłu do realizacji takiej fizycznej i najpierw składaliśmy wniosek oczywiście o dofinansowanie. Kiedy został rozpatrzony pozytywnie, wtedy przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu i później realizacji. Sama realizacja fizycznie tutaj na placu budowy trwała od sierpnia 2019 roku do końca kwietnia 2020 roku, więc myślę, że to dość krótki czas był, w którym powstawał ten budynek tutaj z całym wyposażeniem. Inwestycja kosztowała nas ponad 1 300 000 złotych, z czego 1 000 000 złotych otrzymaliśmy dofinansowania. Środki na ten projekt zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT-u aglomeracji wałbrzyskiej, bo gmina Nowa Ruda należy właśnie do aglomeracji wałbrzyskiej i tam mogliśmy o te środki się starać i je otrzymać. Mijający rok 2020 i nowy, który nastał 2021, to dla seniorów w gminie Nowa Ruda szczególny okres. W ubiegłym roku ukonstytuowała się Rada Seniorów gminy Nowa Ruda. W tym roku seniorzy dostają do użytku przepiękny obiekt. I tak myślę, że seniorzy z terenu naszej gminy znaleźli w końcu swoje miejsce na ziemi. Bardzo się cieszymy, że coś takiego u nas w Jugowie powstało. Jak się podoba to miejsce? Bardzo się podoba, bardzo się podoba, bardzo się cieszymy przede wszystkim. My jako seniorzy cieszymy się tym, że u nas w Jugowie jest takie coś i z całej gminy będą mogły panie przyjeżdżać. Ja należę też do klubu seniora takiego typowego w naszej miejscowości i nasz klub seniora już działa 15 lat. Także cieszymy się z tego, że będziemy mogły teraz korzystać tutaj z tego obiektu. Dla nas te spotkania to jest bardzo dużo. Rodzina, wiadomo, rodzina, dzieci, no to, ale to jest inny temat. A my już w tym wieku chcemy po prostu posiedzieć sobie, porozmawiać. I to dla nas jest bardzo ważne, spotkać się, porozmawiać. To jest naprawdę jak lekarstwo. Obiektem będzie zarządzał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudniliśmy kierownika klubu seniora, koordynatora, animatora, który we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej będzie zarządzał tutaj tym obiektem. Będziemy zajmować się zajęciami dla seniorów, czyli dla wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Jak tylko zakończy się pandemia, będziemy zapraszać też wszystkich seniorów z całej gminy. Różne zajęcia będą od rozrywkowych po jakieś zdrowotne, żeby troszeczkę rozruszać seniorów. W planach mamy to, aby seniorów wyciągnąć z domu, aby troszeczkę się integrowali nie tylko ze sobą, ale również z młodzieżą z całej gminy. A jakie zajęcia najbardziej lubią seniorzy? Seniorzy lubią sport, na przykład bardzo uwielbiają bóle, co się okazało ostatnimi czasy. Zastanawiamy się na tym, żeby zrobić tutaj pod obiektem takie boisko do ból, żeby rozgrywki takie gminne robić dla seniorów, żeby mieli takie zajęcia ruchowe. Chcielibyśmy położyć nacisk na integrację młodzieży, dzieci z seniorami. No i przede wszystkim chcielibyśmy też, jak tylko skończy się ta epidemia, rozpocząć takie zajęcia sportowe, różne pogadanki z policjantami, z pracownikami socjalnymi, bo skoro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zarządzał tym obiektem, to też chcemy wykonywać taką pracę socjalną z tymi seniorami, żeby oni nie czuli się samotni przede wszystkim. Usytuowaliśmy go w największej wsi gminy Nowa Ruda z racji tego, że najliczniejsza jest to wieś. Usytuowaliśmy też w centrum, w pobliżu ośrodka przychodni zdrowia.
w okolicy szkoły, DPS-u. Obiekt stoi w najlepszej lokalizacji. Zajęcia dla seniorów rozpoczną się, kiedy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Wtedy też nastąpi oficjalne otwarcie klubu z udziałem mieszkańców, seniorów i zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce, a obiekt wypełni się mieszkańcami gminy i będzie dobrze im służył.